Takže to znovu já, Seba Urbe Dedex. Powiem szczerze, to nie jest jednak opuszczony teren. Są tu ludzie. Jest w środku zagospodarowany częściowo ten hangar. Nie da się tam wejść. Są kłódki. Jest wszystko pozamykane, także przykro mi. Pokazałem to, co się dało pokazać. Jednak widzieliście, jednak jest trochę miejsc w Mielcu. Jest trochę miejsc w Mielcu, w miejscowości Mielec, które są opuszczone, częściowo są zagospodarowane, częściowo są opuszczone przez ludzką ingerencję i zostawione sobie samemu. Także powiem szczerze, to jest bardzo niekorzystne, jeżeli ktoś zostawia coś, buduje to coś, potem zostawia to coś sobie samemu, żeby to niszczyło, gniło, no to nie lepiej to byłoby od razu po wyprowadzce albo po opuszczeniu zburzyć. Było mniej takich opuszczonych miejsc, ale nie byłoby wtedy tak zwanego urbexa. No, nie będę dalej przedłużał, bo nie ma sensu. Będę szukał dalej w Mielcu, w miejscowości Mielec, opuszczonych miejsc. Także następna urbexmania będzie w innym miejscu, gdzie jest jakieś opuszczone. Także miłego oglądania mojego filmiku i oczywiście dalszych ciekawych informacji na temat opuszczonych miejsc. No, trzymajcie się, no, buziaki, ciao, siema.